I witajcie oczywiście letniego dnia. Słuchajcie, zrobiło się ciepło, mamy lato, nasze pojazdy zostały obciążone dodatkowym problemem, czyli chłodzeniem, z którym muszą sobie poradzić, oczywiście o utrzymanie temperatury silnika. I o tym będzie dzisiejszy film. Otóż chcę się z wami podzielić pewną informacją, która mi się przydarzyła. Co prawda pewnie posypią się krytyki jak pod każdym filmem, ale oczywiście zdaję sobie z tego sprawę. Oczywiście chodziło będzie o partyzantkę. Natomiast jak wiecie bardzo dobrze, czasem po partyzancku coś zrobione trwa dłużej niż super zrobione. W każdym bądź razie najważniejsze jest dla mnie to, że uratowało mi tyłek. A o czym dzisiejszy filmik? Jak oglądaliście już moje poprzednie filmy, kiedyś zdarzyła mi się taka sytuacja. Jadąc oczywiście tym pojazdem koreańskim marki Kia, z dwulitrowym silnikiem CRDI, który nie został wyposażony w kontrolkę braku płynu w układzie chłodzenia, spowodował to, że pękł wąż, płyn wyleciał, całe szczęście nic się nie stało, czyli silnik nie ucierpiał. Natomiast w powikłaniach później całe szczęście nie było nic, natomiast żeby nie było jakichś tam następnych tego typu rzeczy, powikłań jakichś tam, które mogłyby powstać po następnym przypadku, zamontowałem sobie prowizorkę, która trwa oczywiście do dziś, za to chwała. A mianowicie, w czym problem dzisiejszego filmu? Pojazdy koreańskie, jak prześledziłem nawet nowsze roczniki, posiadają zbiorniczek wyrównawczy, niestety nie posiadają żadnego czujnika, który by sygnalizował, informował, nie wiem, robił cokolwiek, aby dać znać kierowcy, że nie ma płynu w zbiorniczku, co świadczyłoby o tym, że jest awaria usterka w układzie. Jedyne, co może się przydarzyć, to kontrolka, może nie kontrolka, jak wskaźnik temperatury silnika, który minimalnie coś tam się uniesie, jeżeli zwrócimy na to uwagę, ale wiadomo, jadąc w dzisiejszej dobie, jesteśmy zamyśleni, czasem o innych rzeczach myślimy, czasem jedziemy, świeci słońce, nas oślepia, rozmawiamy, jedziemy z rodzinką na wakacje, bawimy się świetnie i tak dalej, a nasz silnik robi całą robotę i nie wie, co ma zrobić, jak zaczyna brakować płynu. Do czego zmierzam? Ano zmierzam do takiej sytuacji, że zdarzyła mi się po raz kolejny awaria, jadąc oczywiście już po założeniu prowizorki, którą zaraz opowiem, która sprawdziła się w 1000%, bo w 100% to by było za małe. Pominąwszy to, że jest to tak po amatorsku zrobione, ale niestety czas zawsze powoduje to, że tak to wychodzi. Słuchajcie, co tu mamy? Mamy kawałek węża, no właśnie, który chciał spowodować poważną usterkę w silniku. Gdzie taki wąż się znajduje? Taki wąż znajduje się przy chłodniczce oleju. Tam od góry za silnikiem siedzi sobie taki malutki kruciec krzywy. Mogę oczywiście to pokazać, jak mi się uda. O, tam dokładnie siedzi sobie z tyłu wąż. Tu w tym miejscu. I ten wąż chłodzi nam olej za pomocą cieczy. No i sytuacja zdarzyła się taka. Jadąc w upalny dzień, świeci słońce, temperatura przekraczała 30 stopni na zewnątrz. Nagle w pewnym momencie dostałem informację o braku płynu. To uratowało mnie, uratowało silnik. A co się wydarzyło? Wydarzyła się taka pierdoła błahostka z dziwnej sytuacji, nie wiadomo dlaczego. Jazda była spokojna, w granicach 60-70 na godzinę na odcinku. Oczywiście z pomiarem kontrolnym, odległej prędkości. I słuchajcie, co się wydarzyło. Zatrzymałem się na parkingu. Bardzo szybko, jak tylko kontrolka się zgasiła. Zaświeciła kontrolka, o której zaraz powiem.
Zatrzymałem się na parkingu, zgasiłem silnik, usłyszałem jeden wielki syk, coś syczało, coś szumiało. Otworzyłem maskę silnika, oczywiście płynu w tym zbiorniczku, który poruszamy, już nie było. Płynu w układzie również nie było. Wyleciało bardziej szybko niż się to by wydawało. Do całego układu weszło 5 litrów silnika i obawiam się, że gdybym się nie zatrzymał na tym odcinku, a przejechał kolejne parę kilometrów, ugotowałbym najnormalniej w życiu silnik, o ile nie spowodowałbym usterki, która nie kwalifikowałaby się już do naprawy. Co się stało? W takim malutkim wężyku, tu, nie ma ostrości, ostrości troszkę proszę, zrobiła się dziura najnormalniej w życiu. Natomiast taka dziura w tym momencie jest dziurą malutką, ale podczas ciśnienia wysokiego z temperaturą oczywiście, bo wiadomo, że w układach panują różne ciśnienia, w jednych jest 0,6, czasem jest 0,7 bara. I przy gorącej cieczy oczywiście ta cieczy momentalnie została wypluta, nawet nie wiem w którym momencie, oprócz tego, że zaświeciła się kontrolka. Jaka kontrolka się zaświeciła? Pozwoliłem sobie zamontować amatorski ze znanego portalu pływak. Być może już Wam go kiedyś pokazywałem. Jeżeli mam, to Wam go przedstawię. Zamontowałem taki pływaczek, malutki. Przedłużyłem mu tylko tutaj śrubę, żeby wysokość ustawić tak, gdyby temperatura, nie temperatura, tylko spadła ciecz w zbiorniczku do minimum, żeby się sygnalizacja pojawiła. A co z sygnalizacją? Gdzie to zostało wpięte? Jak pływaczek opadł, jest to taki kontaktronowy pływaczek, malutki, czyli magnesik jest. Rusza się względem kontaktronu. Ten kontaktronik zwarł mi sygnał, który został podpięty, może nie tak sygnał został podpięty, jak sygnał został podany do kontrolki hamulca ręcznego, czy powiedzmy połączonego z tym systemem czujnika, który w zbiorniczku płynu nie chłodniczego, tylko płynu hamulca. Pozwoliłem sobie masę wykorzystać z czujnika. Tu jest czujnik na otwarcie, który działa, czyli od systemu alarmowego. Tu wykorzystałem jeden kabelek masę. Prowizorka, ale wierzcie mi, ta prowizorka uratowała tyłek. Drugi kabelek puściłem sobie tędy. I on sobie poleciał aż tam do zbiorniczka płynu hamulcowego. I podczas jazdy, gdy jechałem, zaświeciła się kontrolka czerwona. Oczywiście miało to też duży plus, że jechałem na włączonej klimatyzacji, czyli to chłodzenie silnika było troszeczkę zwiększone ze względu na to, że ten wentylator całą parą napierał, ale niemniej jednak w błyskawicznym tempie przez taką pierońską dziureczkę, która wygląda bardzo jako malutka błahostka, stała się wielka dziura pod ciśnieniem, która wypluła w bardzo krótkim czasie, można powiedzieć, około 5 litrów płynu, bo tyle płynu weszło. No i oczywiście, tu nie chodzi o ten płyn, prawda? Bo płyn pójdziecie do CPN-u, sobie kupicie. Ale zawsze robi się problem. Skąd takiego węża wziąć na drodze, jeżeli coś się stanie? No jeżeli się już stała awaria, trudno się mówi. Czasem z wakacji wypadałoby zrezygnować. No nie, bo przecież są dzieci, jest rodzina, trzeba dojechać. Także węża trzeba załatwić, skombinować. Ale tak jak widzicie, taka pierdoła, mała błahostka, która przerodzić by się mogła w bardzo poważny problem, spowodowałaby naprawdę bardzo wielką tragedię dla samego silnika. Także jeżeli macie pojazd koreański, którym się cieszycie, jesteście fanem takiego pojazdu, jednostki silnika są bardzo dobre, to jest moje zdanie, jeżeli o to dbamy oczywiście. Wiadomo, że zawsze w każdym systemie, w każdym układzie, jakimś silniku, jakimś rozwiązaniu zawsze się znajdzie jakaś potyczka, jakiś problem. Niestety nie ma rzeczy idealnych, ale uważam, że coś takiego jak pływak, czujnik cieczy powinien być zamontowany w każdym jednym pojeździe. Nie ma kontrolki ten pojazd żadnej, która by informowała o przekroczeniu temperatury. Tu jest zamontowany czujnik temperatury cieczy. On jest czujnikiem podwójnym. Jeden jest pomiar
pokazujący informacje na liczniku tam wskaźnikiem, wskazówki, która jest wryta i wiecznie pokazuje tą samą temperaturę, nawet jak tej temperatury jeszcze nie ma. No niestety tak już jest w tych pojazdach. A drugi sygnał to jest sygnał, który otrzymuje sterownik silnika, by wiedzieć, jak ma wysterować dawki, jak ma zmienić kąt wtrysku, żeby samochód mógł zapalić, jak te świece żarowe przedłużyć im czas grzania w razie temperatury niższej. No także widzicie, taka mała pierdoła i błahostka uratowała mi, można powiedzieć, jednostkę, która wozi mój tyłek. Także nie bójcie się śmiało montować tego typu rzeczy, jakiś tam, nawet jeżeli widzicie prowizorkę, zamontujemy, czasem może uratować bardzo dużo, bo to jest bardzo duży problem, jeżeli cieczy nie mamy, a jedziemy, a w żaden sposób nie dostajemy informacji. Informacje dostaniemy wtedy, jak nasz silnik zacznie zwalniać i się zatrzyma. I wtedy zatrzyma się pojazd, zatrzymają się wakacje, bo niestety my nie dojedziemy. Także widzicie, jak to wygląda, ale chciałem się podzielić z Wami taką informacją. Mimo że jest to partyzantka, prowizorka, która posypie się ostrymi krytykami, ale wiem, że ludzie robią takie rzeczy i czasem wielokrotnie się sprawdzają. Także piszcie, zapraszam bardzo chętnie do komentarzy, jak macie jakieś swoje własne problemy, z którymi się spotykaliście. Bardzo cieszę się, jak ktoś pisze, opisuje swoje problemy, które się wydarzyły jemu w pojeździe. Jest wtedy łatwiej ze względu na to, że można w jakiś tam sposób ustalić sobie wstępnie problem, który mógłby powstać i ewentualnie przewidzieć taką kwestię. Dobra, trzymajcie się, miłych wakacji póki co. Do zobaczenia, cześć.